Cześć wam dzisiaj, my z Wizualnie, witam was w kolejnym odcinku Iona. Spójrzcie na niego, jest cudowny. Tym razem jest na niebiesko. Na niebiesko jest dlatego, że nie udało mi się zgadać z Ginny, więc jest to odcinek rezerwowy. Jeżeli mi się uda zgadać, to pójdzie następnym razem, jak nie uda mi się zgadać z Ginny. Ale żeby nie było, spróbuję wytłuszczyć i wytłumaczyć tę sytuację. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nagle znikają odcinki z Iona? Problem z odcinkami z Iona jest taki, że jak nagrywam to z Ginny, to jest znacznie bardziej czasochłonne. Ginny to montuje, za co jej wielkie dzięki, bo się stara i wkłada w to mnóstwo roboty. Do tego, żeby ona mogła to zmontować, muszę nagrać ja swój materiał, musi ona nagrać swój materiał naturalny, ona musi nagrać swoją kamerę, ja muszę nagrać swoją kamerę i moja część musi zostać do niej wysłana, żeby ona to mogła zmontować. Ona, żeby móc zmontować mój materiał, musi go przekodować, bo program do montażu, którego używa, którym prywatnie nie przepadam, prywata będzie, nie ogarnia moich plików, więc ona musi to jeszcze przemontować. Przekodować, zanim będzie mogła to przemontować. Co doprowadza do sytuacji, w której całe to nasze nagrywanie trwa bardzo długo. I faktycznie my musimy to robić z prawie tygodniowym wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że spokojnie się uda. Chyba że się nie uda. I ostatnio było tak, że się zabieraliśmy, albo się rozmijaliśmy, albo ja nawalałem i nie mogłem być, albo Ginny akurat przy kompie nie było, jak do niej pisałem, albo jak już siadaliśmy, to stwierdzaliśmy, że jesteśmy zbyt zmęczeni, ona albo ja, żeby nagrywać, więc to nagrywanie nam się odbijało. Jeżeli nie zaczniemy, na przykład, nie wiem, w środę idzie filmik, środa, czwartek, jeżeli tego nie zrobimy, to nie wyrobimy się na następną środę, więc z tego powodu filmików ostatnio nie było, a jak już zacząłem nagrywać z Ginny, to jakoś to tak sobie poprzesuwałem, że nie myślałem o tym, żeby nagrywać sam, ale teraz stwierdziłem, że może nagram kilka odcinków takich z gadaniem o nie wiadomo czym. I jak po prostu Ginny nie będzie mogła, Ginny nie wyrobi, to wtedy puszczę te filmiki, które nagrałem sobie sam. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy coś tu w okolicy? Do przodu? Co? Nie, nigdzie się nie chce teleportować. Dobrze. Tak, tu w prawo i do przodu, a potem w lewo będę musiał odbijać, żeby się tam dostać. Pewnie będzie się dało dojść tam jakoś na około, ale nam się jakaś tędy pewnie by się dało, ale dobra, idźmy tak jak pokazują. Może coś fajnego odkryjemy po drodze. No, więc cała sytuacja ustawiania się z Ginny na nagrywanie jest fajna, ale jest czasochłonna i jest trudna, więc jak któryś z nas zrąbie, to wtedy nie ma jak nadrobić błędów. Już tu mam odbijać w lewo? Nie, to jest dalej główna ścieżka. Zatrzymałem się na płocie, serio? Na płocie. Nie wiem dlaczego, N razy mi już tłumaczyli, że jak mam schowaną broń, to biegam tak samo szybko jak z wyciągniętymi pistoletami, ale muszę za każdym razem chować, bo mam wrażenie, że biegam szybciej wtedy. Horto, czy ja mogę wyciągać horto? Nie mogę. Pozyskiwanie energii jest zbyt niskie. Okej, jesteśmy tu, czy jeszcze nie? Teraz tak i będziemy odbijać w lewo, rozumiem. Dawno na tej postaci nie grałem i całkowicie inaczej się gra niż pamiętałem. Nie, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, że niby jest tak samo, ale klikam i coś nie styka. Czy ja muszę... Tak, mogę się kierować na przełaj tutaj. Pewnie mnie coś będzie próbowało zagrować. O, jakbym skoczył do takiej chłodnej, przyjemnej, czystej wody. W okolicy mam niestety tylko odrę odchodzenia, do której można dostać odrę. Aha, ale zabawny jestem, ale jak ktoś spojrzy, jak czysta jest odra. Ponoć po tych wszystkich powodziach odra się trochę przeczyściła, ale to wygląda jak taki szaro-bury muł. Dobra, biegniemy i pierwszy... O kurde.
nie samochoda, czy już się cofnęli? Dobra. Zdechu. Zaraz sobie sprawdzimy, co on ma, ale przypomniało mi się, że jeszcze lista mioli, nie wyciągnąłem miola. WCV, chodź. WCV do nogi! Zapadłem się w grunt. Tak. Jakie to realistyczne. To znaczy, nie chodzi mi o to, że narzekam, tylko chodzi mi o to, że w życiu czasem też się zapadam w grunt. Teraz tak, tereny podmokłe były, sobie siadłem na pniaku, okazało się, że pniak wjechał tak, że się wyciągałem z błota po chwili. Więc to się i w życiu zdarza. No, podnieś go. Okej. Okay. Trup leżał w innym miejscu niż drop zaliczyło, że jest. Dobra, zabijmy jednak. Wielki eliksir ducha. I wreszcie dotarliśmy. Co my tutaj mamy? Gru, lukratywne przedsięwzięcie, prześladowca czarnych szponów. I totem zemuru. A, nie to. Nie. Czarnych szponów. Strażnik czarnych szponów. Nie. Nie. Z czarnych szponów, to kurde, prawie jak Gwiezdne Wojny. Szturmowcy, pochlebca susu, tropicierz. Co ja tu miałem ubić? Prześladowca. Strażnik, tropicierz, strażnik, szturmowiec. Pandula, szturmowiec. A nie, to jest... To nie jest totem. Strażnik. Nic nie zagrowaliśmy. Fajnie, biegam sobie po ich wiosce, tak. O, jest prześladowca. To potrzebujemy do ubić. A, widź to. Co? Czemu mnie cofnął z powrotem? Dziwne to było, ale okej. Okay. Ale wszystko. Aha, aż 10 mam tych ozdobnych piór mało znaleźć. Dobra. 10 się znajdzie. Mi starczy miejsca w plecaku na dropy wszystkie. Nachiluj się, panie. Dobra, starczy, nie przesadzajmy. Bez przesadyzmów. My musimy być w 100% wigilowani. To jest fajne. To jest jakiś tygryskowy ten, bożek. Z susu. Taki lekko indyjski klimat to teraz zaczął mieć. Fajnie, całkiem fajnie. Szturmowiec, okej. Okay. A gdzie są prześladowcy? Potrzebuję prześladowcy. Jak to źle brzmi, potrzebuję prześladowcy. I need a hero. Nie widzę nigdzie tych prześladowców.
Tak zawsze jest, że trzeba ubić w misji gościa, którego nigdzie nie ma? Czy to tak wyjątkowo? Mobile shop, okej. Pochlebca, szturmowiec, o jest prześladowca. Knur, knur! Znowu. A czy to mnie teleportuje z powrotem, czy coś? No, no, jeszcze jedno tyknięcie i wstaniemy. Strażnik, 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 strażnik. No come on! No tak w kółko biegał i szukał. Mam czujny pochlebca. Jestem czujnym pochlebcą. Pięknie dziś wyglądasz. Ale serio. No, dawaj to. A, teraz się udało normalnie. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Użyjmy tego, podejdźmy po drop. No, nie mówcie mi, że nie miał piór. Mam wrażenie, że ten wypoczynek szybciej healuje niż bandaże. Ja je mam właściwie od samego początku, więc to nie byłoby dziwne, opatrunek. Dobra, spróbujmy zdjąć tego i przemknąć się dalej. Damn! Obydwu zagrawało. Liczyłem, że się tak nie stanie jednak. Nie kumam tego systemu. Absolutnie nie kumam. No, zastrzel go. Dobra, nie uda mi się tego przeżyć pewnie. No. Powinien się więcej ruszać, ale jakieś takie przyzwyczajenie ze starego WoWa mam, że jak gram w gierkę, która mi przypomina WoWa, to stoję w miejscu i klikam. Dobra, dziękuję za uwagę, hej! Ale się nakryłem skrzydłami.